Jest jednym z najbardziej tajemniczych obszarów kuli ziemskiej, przez niektórych uważany za terytorium zjawisk paranormalnych, przez innych wyśmiewany. Niemniej jednak wzbudza zainteresowanie wielu. No właśnie, moi drodzy, ten dosyć tajemniczy wstęp niech będzie chwilowym znakiem zapytania dotyczącym tematu dzisiejszego odcinka, chociaż wasze baczne oko już wypatrzyło temat naszego dzisiejszego spotkania. Zanim do niego jednak przejdziemy, czyli do tajemniczego Trójkąta Bermudzkiego, zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście zostawili łapkę uniesioną w górę, a także żebyście łaskawym okiem być może spojrzeli na platformę Patronite, gdzie możecie także między innymi nasz kanał odnaleźć. Moi drodzy, właśnie, Trójkąt Bermudzki. I teraz z pewnością zachodzicie w głowę, no jak to, na kanale, na którym opowiadamy o historii, będziemy opowiadać dzisiaj o jakimś dziwnym tworze, który no, można bardzo łatwo wyjaśnić, który jest z pogranicza nauk paranormalnych. No jak można o czymś takim mówić w odcinkach historycznych? A no można, bowiem my dzisiaj zerkniemy na Trójkąt Bermudzki właśnie z punktu widzenia historycznego. Moi drodzy, zanim do tej wielkiej historii przejdziemy i do wyjaśnienia tego, dlaczego ludzie fascynują się Trójkątem Bermudzkim, od kiedy się nim zaczęli fascynować, od kiedy zaczęli się nad tym zastanawiać, dlaczego tam dzieją się właśnie takie dziwne, niewytłumaczalne rzeczy, musimy mniej więcej go sobie zlokalizować. Bowiem no, mowa tutaj o obszarze Atlantyku w rejonie Bermudów, który przez właśnie fascynatów zjawisk paranormalnych uznawany jest za miejsce wielu niewyjaśnionych, tajemniczych zaginięć statków, jachtów i samolotów. No i dobrze, moi drodzy, zacznijmy zatem od ojca pojęcia Trójkąt Bermudzki, bowiem za tegoż ojca uchodzi dziennikarz Vincent Gaddis. Użył on tego określenia w artykule The Deadly Bermuda Triangle, który został opatentowany, opublikowany w czasopiśmie Argosy z roku 1964. Dzisiaj jest to czasopismo, ten numer dostępny, można go łatwo odnaleźć w internecie i tam ten artykuł także można sobie przeczytać. I moi drodzy, legenda Trójkąta Bermudzkiego rodzi się wraz z historią zniknięcia eskadry 5 amerykańskich samolotów torpedowo-bombowych Grumman. To wydarzenie miało miejsce 5 grudnia roku 1945 u wybrzeży Florydy i dzisiaj współcześnie przez fascynatów Trójkąta Bermudzkiego nazwane jest jako tajemniczy lot 19. I właśnie od tego lotu 19 rozpędu zaczyna nabierać historia Trójkąta Bermudzkiego, bowiem samoloty lotu 19 zaginęły podczas misji szkoleniowej. A co ciekawe, ich wraków nigdy, jak okazało się, nie odnaleziono. Jeden z samolotów uczestniczących w poszukiwaniu zaginionej eskadry również w dziwnych, tajemniczych okolicznościach zaginął. No i moi drodzy, dwóch badaczy, czyli Lawrence David Kusche i Jules Metz, dogłębnie zbadali tę historię, analizując 500 stron oficjalnego rządowego raportu. I stwierdzają w tym swoim dochodzeniu, że był to tragiczny wypadek, jeden z najbardziej tragicznych wypadków lotnictwa wojskowego w czasach pokoju, ale spowodowany przyczynami naturalnymi. No więc z jednej strony starają się wyjaśnić, z drugiej strony jednak troszeczkę podsycają całą opowieść o Trójkącie Bermudzkim. Ale moi drodzy, warto w tym momencie także dodać, tak sobie przeskoczymy troszeczkę w historii, że w roku 1492, mowa tu oczywiście o roku, w którym to Kolumb płynie swoją wielką wyprawą, no chce dopłynąć do Indii, dopływa do zupełnie innego kontynentu, ale on wedle relacji obserwuje w okolicach Trójkąta Bermudzkiego dziwne, tańczące na horyzoncie światła. Oraz zaznacza także, że podczas tej wyprawy właśnie w tamtym terenie miał do czynienia z nietypowymi odczytami kompasu. Więc już Krzysztof Kolumb coś o tym wspomina, ile w tym prawdy nie wiemy. Moi drodzy, no właśnie, z punktu widzenia historycznego, jeżeli chodzi o kwestię Trójkąta Bermudzkiego, no to cóż wspólnego ma z Trójkątem Bermudzkim postać Tomasa Lyncha Jr., który nomen omen był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ano ma dosyć dużo wspólnego, bowiem w roku 1779 statek, na którym płynął wraz z małżonką, zaginął. Zaginął w bardzo tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach właśnie na obszarze Trójkąta Bermudzkiego. Moi drodzy, mamy inną historię. USS Insurgent. Sierpień 1800 roku. Wtedy ten statek ginie. Ginie także z 40-działową fregatą. Statek był widziany po raz ostatni 8 sierpnia roku 1800, a jego dalsze losy są do dzisiaj nieznane. Uważa się, że fregata, jak i cała jej załoga przepadła podczas gwałtownej burzy. Natomiast, no właśnie, zwolennicy Trójkąta Bermudzkiego podnoszą, że to jego działanie spowodowało dziwne zaginięcie tegoż statku. Mamy kolejną postać, która no, współcześnie może mało nam mówi. Być może Amerykanie troszeczkę więcej wiedzą na temat tej postaci, bowiem mowa tutaj o Teodozji Bear Alston. Była ona córką trzeciego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Aarona Burra, i w grudniu roku 1812, no właśnie, znowu pojawia nam się historia Trójkąta Bermudzkiego, bowiem płynęła na statku Patriot. No i ten statek też w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach ginie. Więc no właśnie, historia Trójkąta Bermudzkiego dotyka także potomków, dzieci słynnych amerykańskich polityków, m.in. trzeciego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kolejny przykład, USS Wasp. No, ostatni raz ten okręt był widziany 21 września roku 1814 na środkowym Atlantyku. I niektórzy twierdzą, że okręt zatonął w sztormie. Na jego pokładzie, warto dodać, znajdowało się bagatela 144 pasażerów, 144 osoby. I z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn również ten statek, ten okręt w rejonie Trójkąta Bermudzkiego ginie. No, moi drodzy, trzeba wspomnieć o tym, że mieliśmy w historii do czynienia z bardzo ciekawym dla historyków, dla badaczy konfliktem. Mowa tutaj o II wojnie berberyjskiej. Nie wiem, czy o niej kiedyś słyszeliście. Toczyła się w latach 1815-1816. Zwana jest także przez współczesnych badaczy wojną algierską. Był to drugi z dwóch konfliktów zbrojnych, do jakich doszło na początku XIX wieku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a nominalnie podległymi Imperium Osmańskiemu północnoafrykańskimi miastami-państwami, m.in. Algierem, Trypolisem i Tunisem. Ogólnie te państwa nazwane były państwami berberyjskimi. No i moi drodzy, mamy konflikt i konflikt jest prowadzony m.in. przez Stany Zjednoczone. I w roku 1815 na pokładzie statku Epervier transportowano traktat pokojowy, który miał zakończyć tę wojnę. No i jak myślicie, co się stało? Ano w okolicach Trójkąta Bermudzkiego statek ginie. Ginie z niewyjaśnionych przyczyn, tajemnicze okoliczności spowijają nam historię tego okrętu i do dzisiaj tak naprawdę też nie wiemy, cóż ze statkiem, na którym transportowano traktat pokojowy kończący II wojnę berberyjską, się stało. Moi drodzy, sierpień roku 1840. Wtedy to odnaleziono opuszczony duży francuski żaglowiec Rosalie. Dryfował z podniesionymi żaglami bez załogi, co ciekawe. Statek nie miał żadnych uszkodzeń wedle relacji ówczesnych i nadawał się oczywiście w 100% do zwykłego, normalnego pływania. Wszystko wyglądało tak, jakby ekipa opuściła statek Rosalie kilka godzin wcześniej. No i też historia tajemnicza, bowiem ekipy nigdy nie odnaleziono. Nie odnaleziono członków załogi tego francuskiego statku. Kolejny przykład to statek Mary Celeste, który 5 listopada, no niektórzy badacze podają datę 7 listopada, wyszedł z portu w Nowym Jorku w rejs do Genui. I na jego pokładzie znajdowało się, uwaga, dokładnie, mamy zachowane te dokumenty mówiące o tym, jaki tam był transport przewożony, 1701 beczek spirytusu. Czyli bardzo ważny transport był przewożony tymże statkiem. 4 grudnia został dostrzeżony około 400 mil od Gibraltaru, no i płynął już wtedy bez załogi, która pierwotnie liczyła 8 osób. Natomiast załoga statku Dei Gratia, która zauważyła dryfujący statek widmo z częściowo uszkodzonymi żaglami, stwierdziła, iż na jego pokładzie wszystko znajduje się w niemal idealnym porządku. Brakowało jedynie szalupy ratunkowej. No i tutaj oczywiście mamy do czynienia z wielkimi teoriami spiskowymi, że być może załoga ulotniła się z tego statku przy pomocy szalupy ratunkowej i zginęła gdzieś w otchłaniach Wielkiego Oceanu. Warto wspomnieć, że kapitanem tego statku był Benjamin Briggs, no i Briggs, jego żona i córka wraz z całą załogą, czyli łącznie 10 osób, zostali uznani oficjalnie uznani za zaginionych. Natomiast w tym całym dzisiejszym temacie Trójkąta Bermudzkiego należy także wspomnieć o dżentelmenie, który nazywał się Joshua Slocum. I był to człowiek, który jako pierwszy odbył samotny rejs dookoła świata. Odbyło się to w latach 1895-1898. No i w listopadzie roku 1909 no kolejna zagadka, kolejna tajemnica i kolejny znak zapytania, bowiem wtedy mamy do czynienia z zaginięciem jachtu Spray, z tym słynnym żeglarzem na pokładzie. Zwróćcie uwagę, że był to człowiek, który miał dosyć duże doświadczenie w pływaniu i w żeglowaniu. Przypuszcza się, że w jego łódź mógł uderzyć parowiec lub, co ciekawe, wieloryb. Jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna zaginięcia, gdyż jacht posiadał solidną konstrukcję. Rozważano też hipotezę, że Slocum przypadkowo potknął się lub poślizgnął i wypadł za burtę. Żeglarz, co ciekawe, mimo tego, że opłynął świat, nigdy nie nauczył się pływać i on wcale tego nie ukrywał. W roku 1924 został oficjalnie przez rząd uznany za osobę zmarłą. Jednak do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, co się z nim wydarzyło. W oparach Trójkąta Bermudzkiego oczywiście. No, moi drodzy, 1918 rok. Mamy 1918 rok, który dla nas, dla Polaków jest bardzo ważną datą, bowiem to wtedy odzyskujemy niepodległość po 123 latach, ale jesteśmy dzisiaj w rejonach Trójkąta Bermudzkiego i mamy do czynienia z wielkim statkiem, czyli USS Cyclops, nie bez kozery tak się nazywał, bowiem jego wyporność sięgała chociażby 19 600 ton i po 4 marca roku 1918 ginie on na morzu w obrębie Trójkąta Bermudzkiego. Wraz z zaginionym okrętem zaginęło także 306 członków załogi, pasażerów oraz niemieckich więźniów, co stanowi jedną z największych niebojowych, nie wynikających z działań zbrojnych strat w historii US Navy. I do dzisiaj no nie wiemy, cóż takiego się z tym statkiem na obszarze Trójkąta Bermudzkiego wydarzyło. Kolejny przykład SS Cotopaxi. 1 grudnia roku 1925 załoga nadała komunikat SOS, informując, że statek doznał przechyłu podczas burzy tropikalnej i nabiera wody. Była to ostatnia nadana wiadomość. 31 grudnia Cotopaxi uznano oficjalnie za zaginiony. Podczas ostatniego rejsu załogę tego statku stanowiły 32 osoby. No i znowu możemy powiedzieć, że no z jednej strony dobrze, no nadali sygnał i tak dalej, ale zwolennicy Trójkąta Bermudzkiego cały czas podsycają, no właśnie podgrzewają atmosferę, że to tam właśnie w tamtym miejscu miało to wydarzenie miejsce, nomen omen, no i ma to oczywiście związek z różnymi paranormalnymi zdarzeniami. Natomiast warto wspomnieć również, że w 2020 roku odnaleziono wrak statku Cotopaxi i Steven Spielberg, co ciekawe, statek, który dziwnym trafem zatonął w rejonach Trójkąta Bermudzkiego, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, umieścił w swoim filmie, w filmie science fiction Bliskie spotkania trzeciego stopnia z roku 1977, ponieważ Amerykanie przez długie lata żyli właśnie historią zaginięcia tegoż okrętu. No, trzeba wspomnieć też o samolotach, które ginęły w rejonie Trójkąta Bermudzkiego, m.in. Boeing B-29 Superforteca 5 grudnia 1947 roku zaginął tajemniczo na terytorium omawianego dzisiaj Trójkąta Bermudzkiego. Wielki, potężny samolot, do dzisiaj nie wiemy, co się z nim tak naprawdę stało. Kolejny przykład, Douglas DC-3. 28 grudnia 1948 roku zaginął ten samolot lecący z San Juan, czyli z Puerto Rico, do Miami na Florydzie w odległości, uwaga, około 50 mil do celu podróży. I zaginął. Do dzisiaj wiele teorii spiskowych wokół tego, czy Trójkąt Bermudzki faktycznie też w tym zaginięciu palców swoich nie maczał. No, mamy też do czynienia z lotem 912 Eastern Caribbean Airways, który to miał miejsce 3 listopada 1978 roku. Niedługo po tym, kiedy wieża kontrolna dostrzegła nadlatujący samolot, tenże zaginął. Ginie również w tajemniczych okolicznościach. I badacze do dzisiaj zachodzą w głowę, no i też podsycani są tymi fanami Trójkąta Bermudzkiego, cóż tak naprawdę się tam stało. Moi drodzy, trzeba wspomnieć, że zwolennicy legendy o Trójkącie Bermudzkim powołują się na rzekome problemy z kompasem w tym obszarze Oceanu Atlantyckiego. Powstawały nawet teorie, które twierdziły, że problemy z nawigacją mogą odpowiadać, za te problemy mogą odpowiadać anomalie magnetyczne. Natomiast z punktu widzenia badaczy i nauki nic takiego nie miało miejsca i nic takiego nie udowodniono. Zwolennicy teorii istnienie Trójkąta Bermudzkiego no, jak gdyby tłumaczą tym, że na obszarze tegoż mają miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki, wykrywana jest obecność tak zwanych obcych, czyli kosmitów, co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekome niewytłumaczalne wydarzenia. No i moi drodzy, dzisiejszy odcinek pokazuje, że Trójkąt Bermudzki jest pojęciem bardzo tajemniczym, jest pojęciem rozbudzającym wyobraźnię, ale jest też terminem, który przewijał się przez historię od bez mała końca wieku XVIII i związany jest z tajemniczymi zaginięciami statków, a w wieku XX samolotów. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat Trójkąta Bermudzkiego i będę wypatrywał tych opinii w komentarzach. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam naturalnie do tego, żebyście zostawili kciuk uniesiony w górę, a nade wszystko zachęcam do wyglądania kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.